Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w dzisiejszej konferencji, bardzo ważnej dla polityki prorodzinnej naszego państwa, ale przede wszystkim do zaznaczenia roli Polski na tle Europy też w działaniach prorodzinnych. W zeszłym tygodniu mieliśmy konferencję z ministrami rodziny Grupy Wyszehradzkiej, rozmawialiśmy o polityce prorodzinnej, ale przede wszystkim też rozwiązania, które zostały przedstawione w sobotę w Polskim Ładzie, pokazują, w jakim kierunku Polska pójdzie i jaki kierunek jest najważniejszy. Silna rodzina, państwo oparte na silnym fundamencie rodziny. I dlatego też, kiedy we współczesnym świecie mówimy o rodzinie, nie możemy zapomnieć o rozwiązaniach cyfrowych. A tutaj tak naprawdę można podsumować to, że od 5 lat, kiedy prowadzimy intensywną politykę prorodzinną, kiedy podejmujemy działania, że rodzina jest centrum uwagi, zaczęliśmy wprowadzać kolejne rozwiązania. Rozwiązania, które mają wspierać rodziny. I tu program Rodzina 500+. I wydawałoby się, cóż ten program może mieć do czynienia z rozwiązaniami cyfrowymi. Z jednej strony oczywiście wsparcie finansowe rodzin, podniesienie godności rodziny, ale z drugiej sprawna operacjonalizacja i realizacja tego programu. Od początku programu ponad 140 miliardów złotych trafiło do rodzin i przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że już w roku 2016 wprowadziliśmy ten program, gdzie wnioski było można składać drogą elektroniczną, po to, aby usprawnić realizację tego programu, przede wszystkim usprawnić możliwość składania wniosków. Wtedy w 2016 roku około 20% rodziców składało w ten sposób wnioski. Dzisiaj jest to ponad 80% i dążymy do tego, że będziemy chcieli w 100% tylko składać wnioski drogą elektroniczną. I kolejne nasze programy, Dobry Start, również tą drogą elektroniczną są realizowane. A więc przede wszystkim wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnych czasów, polityka prorodzinna też tej przestrzeni cyfrowej jak najbardziej powinna się rozwijać. I kiedy spojrzymy na czas, w którym żyjemy, czyli ponad rok walki z epidemią koronawirusa, z jednej strony troska o ratowanie miejsc pracy i ponad 7 milionów miejsc pracy uratowanych, środki przeznaczone, ponad 200 miliardów na ten cel, ale zależało nam na tym, aby sprawnie był realizowany, przede wszystkim sprawnie funkcjonowało państwo. Dlatego też w pierwszych ustawach covidowych został wprowadzony dla rodzin praca zdalna, elastyczny czas pracy, aby przede wszystkim móc łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym, ale w szerszym aspekcie, aby państwo mogło się dobrze rozwijać i mogło funkcjonować w tym trudnym czasie. I teraz rozwiązania, które właśnie tej przestrzeni cyfrowej potrzebują, one są dzisiaj niezbędne i konieczne. Kolejnym działaniem było wprowadzenie bonu turystycznego, który z jednej strony wspomagał polskie rodziny, z drugiej strony branżę turystyczną i którego operacjonalizacja przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko drogą elektroniczną. Ale wyzwania współczesnego czasu, czyli to poruszanie się w przestrzeni cyfrowej, jest bardzo ważne, ale musimy też zwrócić na aspekt drugi, czyli przede wszystkim na funkcjonowanie młodego pokolenia w sieci. I tutaj jest bardzo potrzebna przede wszystkim nasze działania, nasza koordynacja, aby wszystko było bezpieczne, abyśmy w przestrzeni medialnej młodzi ludzie poruszali się bezpiecznie i żeby nie było to zagrożeniem dla ich przede wszystkim funkcjonowania. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że kolejne dobre rozwiązania zostały przedstawione w Polskim Ładzie. Będziemy to realizować w najbliższym czasie. Nie ukrywam, że dla mnie jako ministra rodziny jest bardzo ważne, są wszystkie wsparcia, ale te wsparcia związane z polityką demograficzną. Jesteśmy w pułapce demograficznej, o czym mówił już pan premier Mateusz Morawiecki w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dzięki wprowadzonym programom, a więc Rodzina 500+, Dobry Start, udało nam się przede wszystkim zahamować te trendy, natomiast całkowite odwrócenie tych trendów wymaga przede wszystkim czasu, nie jest to działanie na jedną kadencję i kolejne bardzo mocne rozwiązania zostały w Polskim Ładzie przedstawione. Młodzi ludzie czego oczekują? Oczekują dobrej polityki mieszkaniowej, podatkowej, ale także potrzebne jest to wsparcie między
między pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka. I tutaj właśnie w Polskim Ładzie znalazły się rozwiązania, które z jednej strony wzmocnią program Maluch Plus poprzez zwiększenie środków, poprzez możliwość tworzenia żłobków w każdej gminie, ale także bardzo ważnym i całkowicie nowym komponentem jest rodzicielski kapitał opiekuńczy, a więc świadczenie, które będą mogli otrzymywać rodzice między 12 a 36 miesiącem roku życia dziecka, aby przede wszystkim tu sprawować tą opiekę. Dzisiejsza konferencja i rozmowa na temat polityki prorodzinnej, polityki demograficznej w przestrzeni cyfrowej jest bardzo ważna, dlatego też niezmiernie cieszę się, że mogliśmy objąć konferencję patronatem i mogę osobiście w niej brać udział. Dziękuję pięknie.